Cześć, Tomek Kutera, poligamia.pl. Witam w dniówce, chyba ostatniej dniówce przed E3, bo nie wiem jak to chłopaki zrobią, kiedy my zabierzemy tę kamerę do Los Angeles z Piotrkiem Gnypem, gdzie wybieramy się już w niedzielę o 8 rano. Wsiadamy w samolot i potem przez różne dziwne miasta lecimy aż do słonecznego Los Angeles, ale to dopiero w niedzielę, dopiero w poniedziałek zaczynają się targi. Już teraz z kolei zaczął się chyba, tak mi się wydaje, taki powolny szał newsowy, bo jest ich zdecydowanie więcej niż w poprzednich dniach. Jest mnóstwo zwiastunów, najciekawszy z nich to chyba Tomb Raider. Jest sporo nowych informacji, no i odbyła się także pre-E3 konferencja Konami, na której przede wszystkim zapowiedziano stare MGS-y w odświeżonej formie na Xboxa 360, także odświeżonego Silent Hilla, także Silent Hilla na NGP, także odświeżone Zone of Enders, no i także nową kontrę, którą bardzo się zajarałem, a potem się okazało, że to jest 20-sekundowy zwiastun Loga. No super, fajnie. Aczkolwiek mam ciche wrażenie, że Konami zrobi z tą kontrą to, co zrobiło wcześniej z Castlevanią, czyli że doczekamy się pewnie jakiegoś shootera albo czegoś takiego. No nie wiem. To bardzo ciekawe. No i poza tym Hideo Kojima pokazał, uwaga, swój nowy silnik. Świetnie, niesamowite. Oczekiwałem gry, dostałem silnik, okej, może być i tak. No, poza tym Piotrek pytał parę dni temu, czy chcielibyście więcej e-sportu. Powiedzieliście, że chcielibyście więcej e-sportu, więc mamy dziś więcej e-sportu. Jest flash e-sportowy, który można u nas przeczytać, więc tam jak najbardziej zapraszam. Poza tym z wiadomości smutnych chyba, no to wiadomość jest taka, że Syndicate będzie strzelaniną? FPS-em? Nie? No ale podobno będzie. Zobaczymy na E3. Mam nadzieję, że może to jeszcze nie jest do końca prawda. Poza tym zapowiedziano także nową grę o Star Treku, więc jeśli ktoś jara się Star Trekiem, no to niech się jara. Ja się niespecjalnie jaram, ale może jest okej. No i na koniec jeszcze przypominam o konkursie, który uruchomiliśmy już wczoraj, czyli można zaprojektować peta, czyli zwierzaka do Runes of Magic i wygrać iPada. Więc nagroda jest atrakcyjna. No tak, i powoli zbieram się do Los Angeles. No tak, nie umiem założyć okularów.